Witam bardzo serdecznie. To jest ten właśnie Technics. To jest SLB2. Tak wygląda. Ciężko tak pokazać, bo nie mam miejsca. Dokładnie. Podłączyłem go do podobnego Technicsa, żeby takie było w miarę porównanie podobne, jak to będzie działać na Technicsie. Tu jeszcze dodam, tutaj jest igła. Dosyć dobrej kondycji. To jest ortofon. Dosyć dobra igła. I włączymy coś. Tutaj obroty bardzo ładnie trzyma. Sprawdzany na obydwu prędkościach. Pokażę, że automatyka działa. Tu jest takie zatrzymanie. Bardzo ładnie działa. To właśnie po to jest ta zębatka potrzebna, którą tutaj naprawiałem. To jest takie zatrzymanie. Tutaj też jak się płyta skończy, no to nam ładnie odparkuje. Troszkę przyspieszymy, brak czasu jak zwykle. Także ładnie odparkowuje, wszystko ładnie działa, wszystko nasmarowane, sprawdzone, pasek wymieniony. Tutaj możemy inną płytę włączyć. Coś troszkę innego. Jedna z moich ulubionych. Tak, to wszystko ładnie działa. Tutaj od razu, jeśli się Pan zdecyduje, to też od razu pokażę, bo najprawdopodobniej jak go będę pakował, to talerz będzie zdjęty. To jest bardzo łatwe założenie go tam później, bo tutaj pasek będzie odczepiony i będzie naciągnięty tutaj na... Właśnie tutaj będzie założony ten pasek, także jak przyjdzie, to tylko założyć. Tutaj jest chyba tak go złapać. Ten pasek po prostu tutaj go czymś złapać i tu założyć na silnik. To będzie bardzo proste. Także tak samo w zasadzie igła jest wyważona, ale ten ciężarek też będę musiał zdjąć do transportu, bo już takie miałem sytuację, że ten ciężarek potrafi wygiąć to ramię. No, także tak to wygląda. Jak coś, to go od razu wystawiam i będzie wysyłany. Dziękuję.